Cześć, witam na moim kanale. Nazywam się Remigiusz Pyrek. To wątek poświęcony stronom internetowym. Dzisiaj będziesz sobie konfigurował środowisko pod siebie, tak aby móc tworzyć strony internetowe. Poprzednio kupiłeś domenę, kupiłeś serwer, ewentualnie masz je już w posiadaniu, ale nawet to nie będzie Ci potrzebne, aby najpierw stworzyć stronę internetową, a później wrzucić na serwer. Jest Ci na pewno potrzebny system operacyjny, komputer to oczywiste. System operacyjny może być dowolny, może być to nawet Windows 95, ponieważ potrzebujesz notatnika. Tak, oczywiście z tym Windowsem 95 to przesada. Windows jakikolwiek wystarczy, taki aby po prostu wyświetlał okienka i tyle. Zaczynamy od przeglądarki internetowej. Będziesz potrzebował przeglądarkę inną niż te, które są wbudowane domyślnie w system. Ja na potrzeby tego kanału, tego filmu będę używał Google Chrome, tak? Ze względu na narzędzia diagnostyczne, które są dostępne i tyle. Nie będę się wypowiadał na temat innych przeglądarek. Dodatkowo potrzebujesz dobry edytor tekstu, najlepiej darmowy na początek i takim darmowym edytorem to jest Notatnik++. Też za chwilę ściągnę, pokażę jak zainstalować i będzie Ci potrzebna umiejętność obsługi komputera, tak? Skróty klawiaturowe to na pewno oraz wiedza na temat plików i folderów, tak? Czym są pliki, czym są foldery, to postaram Ci się w takim dużym skrócie opowiedzieć właśnie w tym odcinku. Zaczynamy. Windows 10, przeglądarka Chrome. Włączam. To co będziesz potrzebował to pasek zakładek, tak się on nazywa. Wcześniej Microsoft mówił na ten pasek ulubionych. W przeglądarce Chrome jest to pasek zakładek, tak? Pokaż pasek zakładek. Wyłączam, pasek znika. Włączam, pasek się pojawia. U mnie jest pusty, u Ciebie jeśli coś jest, po domyślnej instalacji przeglądarki możesz to zostawić, możesz to usunąć. Za chwilę pokażę jak dodawać i jak usuwać. Teraz po co nam ten pasek? No pasek stron, które będziemy często odwiedzać, tak? Polecam jedną stronę na potrzeby tego filmu. To jest pomoc.projekt.edu.pl. Link oczywiście będzie na dole w opisie tego filmu. Natomiast tutaj będziemy mieli... To jest strona przygotowana przeze mnie, ponieważ na co dzień prowadzę zajęcia z młodzieżą, uczę ich programować. I to jest strona, która powstała na bazie mojego doświadczenia. Na podstawie tego materiału, który jest tutaj, jestem w stanie w ciągu 5 dni zajęć, które się odbywają zwykle w ferie lub w wakacje, nauczyć młodzież programować. Oczywiście tę młodzież, która przychodzi się nauczyć programować. Te osoby, które przychodzą pograć w gry, no to raczej grają w gry, tak? I do tego będzie Ci potrzebna ta strona pomoc projekt ed, tak? I teraz, kiedy mam adres już wpisany, za pomocą tej kłódki przeciągam na pasek ulubionych, tak? Na ten tutaj włączony pasek zakładek, tak to nazywa Chrome. I teraz mam skróty klawiaturowe, ponieważ ta strona dotyczy skrótów klawiaturowych, ja zmienię opis, co robię? Prawy klawisz myszy, edytuj i zmienię, że to jest pomoc. Pomoc, zmienia się nazwa tej zakładki i mam pomoc. I co to daje? Zamykam przeglądarkę, otwieram raz jeszcze przeglądarkę, zakładka jest i teraz musiałbym wpisać pomoc. Przeglądarka z historii sugeruje mi tutaj adres. Oczywiście mogę nacisnąć Enter, wejdę na tę stronę, natomiast mogę od razu kliknąć w zakładkę i mam od razu strona otwarta, tak? Czyli taki pasek zakładek, to inaczej pasek ulubionych. To jest to, co musisz wiedzieć na temat systemu Windows i skrótów klawiaturowych, tak? Ctrl A, Ctrl C to jest absolutne minimum, które musisz poznać, żeby swobodnie posługiwać się systemem operacyjnym. Przyspiesza pracę. Dziś powiedzmy, jesteś młody, to będą dobre nawyki na starość, kiedy będziesz już na starość, na twoje życie zawodowe. Kiedy będziesz dla kogoś lub dla siebie pracował, na pewno ułatwią tobie życie. Jeśli jesteś osobą starszą, to warto je poznać. To też ułatwi tobie pracę z komputerem. To jest pierwsza rzecz. Czyli pasek zakładek, przeglądarka Chrome, tak? Przeglądarkę Chrome jeszcze dodatkowo konfiguruję w taki sposób. W zakładce ustawienia mamy taką sekcję zaawansowane. Zjeżdżam na sam dół. Jest sekcja zaawansowane i włączam tę opcję. Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik.
Ja ją mam włączoną, tobie też sugeruję ją włączyć. Dlaczego? Po pierwsze, taka moda w dzisiejszych systemach operacyjnych, że kiedy naciskasz pobieranie z internetu, domyślnie trafia to do folderu pobrane. Super. Natomiast nie super jest to, że po tym, jak ściągniesz coś z internetu, nie zaglądasz nigdy więcej do tego folderu i tam się zbiera sporo plików. Na końcu zaczyna brakować miejsca na dysku twardym i pytasz się dlaczego, przecież nic wielkiego się nie wydarzyło. Okazuje się, że w folderze pobrane masz sporo zawartości, no, do której już nie wracasz. Tak? Powiedzmy, ściągniemy za chwilę plik instalacyjny z notatnikiem, zainstalujemy sam program notatnik w systemie. No i plik instalacyjny, z którego ten program jakby wyskoczy nam do systemu, no pozostanie w tym folderze pobrane prawdopodobnie do końca życia Twojego systemu operacyjnego. Ja chcę to kontrolować jako programista, jako osoba, która trochę więcej ma pojęcia na temat obsługi komputera, to Ty kontrolujesz komputer, a nie komputer kontroluje Ciebie. Taką zasadę przyjmujemy tutaj. Czyli ja włączam tę opcję, a drugi powód jest taki, że to ja wybieram, gdzie chcę mieć zapisany ten plik. I za chwilę zobaczysz, jak ja się posługuję systemem Windows, tak? Czyli pasek zakładek, jeśli chodzi o Chrome, tutaj ustawienia, wybierasz w sekcji zaawansowane, wybierasz, pytaj, gdzie zapisać plik. I tyle na początek. Zamykam zakładkę z ustawieniami. W tej chwili wchodzę na stronę Google, tak? I teraz taka różnica. To u góry to jest pasek adresu, gdzie wpisuję bezpośrednio adres, strony, której znam. Tak? Adres strony, którą znam. Natomiast tu, jeśli nie znam strony, to tu wpisuję te tak zwane frazy kluczowe i tu po wpisaniu frazy Google zasugeruje mi jakieś strony. Tak? I teraz nie znam strony, na której jest do pobrania notatnik plus. Dlatego wpiszę, że w oknie wyszukiwarki wyszukuję czegoś w internecie. Natomiast jakbym znał bezpośrednio, tak jak znam adres, powiedzmy, swojej strony, tutaj wpiszę pyrek.com.pl, ja znam adres strony, wpisuję bezpośrednio adres strony. Natomiast jeśli nie znam adresu, no to muszę wyszukać za pomocą wyszukiwarki Google i teraz wyszukam notatnik plus. Notepad plus. OK. Oczywiście. Mamy notepad++.org. Nie będę tego wrzucał do głowy, ponieważ zapamiętam to tylko raz. Ściągnę program, notatnik, zainstaluję i zapominam o temacie. OK. Wchodzę na stronę Downloads, oznacza do pobrania. Tak? Najnowszą wersję ściągam. Tutaj mam wybór, jaką wersję systemu operacyjnego posiadam. Ja posiadam 64-bitową, więc 32-bitowa, tak jak tu jest informacja, to nie przekaz dla mnie. Tutaj mam wersja 64-bitowa. Ściągam instalator i teraz zobacz, co się dzieje. OK. Okienko, gdzie system Windows pyta mnie, gdzie chcę zapisać ten plik. Wybieram pulpit, celowo i świadomie. Tak? Za chwilę powiem, dlaczego pulpit. Klikam. Pojawia się tutaj ikona ściągniętego już całego programu. Tak? Zamykam na chwilę Chrome i zajmuję się instalatorem. Instalator to nic innego jak takie pudełko, które przyjechało do Ciebie z internetu, czyli powiedzmy, że z Amazon dostałeś paczkę, rozcinasz tę paczkę i wyciągasz rzeczy. Powiedzmy, że kupiłeś jakieś talerze, to wiadomo, że je odłożysz w kuchni, w szafce, tam nie masz talerzy. Jeżeli przyjechała jakaś elektronika, to sobie odłożysz w miejsce, gdzie przechowujesz elektronikę. Jeśli przyjechało coś, nie wiem, jakiś inny produkt, powiedzmy, jakiś AGD, czy to telewizor, zawiesisz go na ścianie. I to jest taki plik instalatora, tak? Plik instalatora, który zawiera dodatkowe pliki. Jeśli to jest Windows 10, no to będą troszeczkę inne pliki niż Windows 8, tak? Jeśli Windows 7, to też trochę inne pliki. Z tego pudełka system sobie wyciągnie to, co potrzebuje. Ale po rozpakowaniu i zainstalowaniu tego programu w systemie, samo to pudełko nie będzie Ci już potrzebne. I stąd ja wybieram, gdzie chcę mieć to ściągnięte. Wybierałem specjalnie na pulpit, żeby ta ikona mnie raziła, że po zainstalowaniu ona wręcz mnie będzie denerwować, że ona zajmuje mi miejsce na pulpicie.
Choć wiem, że są takie osoby, które na pulpicie posiadają sporą liczbę ikon, im to nie przeszkadza, mi to przeszkadza akurat, tak? I też wiem, że ten plik jest mi niepotrzebny po zainstalowaniu. To jest tak, skoro to jest instalator, to w systemie Windows, aby wypakować te pliki w odpowiednie miejsce, klikam dwa razy, uruchamia się procedura instalacji programu, tak? W jakim języku chciałbym przeprowadzić instalację, nie w jakim języku będzie program, tylko instalator w jakim będzie języku, tak? Bach, polski, witamy w kreatorze i tak dalej, i tak dalej. Klikam dalej, akceptuję licencję, tu nie ma co się zastanawiać, czy ją akceptuję, czy nie. Ja chcę ten program, więc po co się tutaj zastanawiać, czy kliknąć dalej, czy nie. Po prostu klikam dalej, bo chcę ten program, tak? Tutaj z tych opcji wybieram wszystko, w sensie tak jak jest, pozostawiam, wybieram tylko opcję utwórz ikonę na pulpicie, tak? Jak widać, instalator trochę po polsku, trochę po angielsku. Nie mam na to wpływu, w każdym razie klikam zainstaluj i czekam cierpliwie, co się wydarzy, tak? I teraz następuje wypakowywanie, tak? Czyli część poszło plików do program Files, czyli część do katalogu systemowego Windows i jeszcze gdzieś indziej. I teraz tak, opcja uruchom, to za chwilę, odznaczam, kończę instalator. I w tym momencie to jest ikona programu, tak? A to jest ikona instalatora programu, czyli ten karton, z którego wyciągam pliki. On jest mi już niepotrzebny. Prawy klawisz myszy, usuń i mam porządek, tak? Jest program, instalator, żeby nie zajmował miejsca, opróżniam kosz i sprawa załatwiona. Otwieram notatnik, wygląda on trochę inaczej od standardowego notatnika. Uruchomię standardowy, tak? Notatnik standardowy w systemie Windows, to jest takie gołe okno. To są edytory, które służą do tworzenia najprostszej wersji dokumentów tekstowych, tak? Trochę, jak widać, jest więcej opcji w notatniku plus, ale o to nam właśnie chodzi, tak? I teraz, jeśli z jakiegoś powodu po instalacji, tutaj masz język interfejsu jest angielski, to już spieszę z pomocą, tak? Czyli ja mam akurat wersję polską, więc wybieram ustawienia. I powiedzmy, że ty masz wersję angielską, tak, to komunikaty masz inne. Tłumaczę to po co? Po to, że nie wszyscy znają angielski i no po to jest ten film instruktażowy, żebyś wiedział dokładnie, co masz zrobić, a nie żebyś tutaj się zastanawiał, tak? Czyli w wersji angielskiej jest to słowo settings, które odpowiada ustawieniom. Preferences to są preferencje, tak? Wybieram, jakie są moje preferencje, język polski, interfejsu. Bach, i mamy. Tak, to jest przeglądarka, to jest pierwsza rzecz, inna niż Edge lub Explorer. Druga rzecz to jest notatnik plus, czyli mamy edytor tekstu, który będziemy tworzyć strony internetowe. I teraz najtrudniejszy temat, tak, do zrozumienia. W systemie Windows i w ogóle w systemie komputerowym mamy dwa rodzaje plików, tak? Są to dwa, jest ich więcej, ale mamy dwa takie podstawowe, tak? Są to foldery, i są to pliki danych. I teraz, czym jest folder? Folder jest taką teczką, ewentualnie okładką na Twój zeszyt. Tak? Jednak sama okładka, jak nawet przysłowie mówi, nie oceniaj książki po okładce. Po samej okładce nie jesteś w stanie, z samej okładki nie jesteś w stanie się niczego nauczyć. To zawartość w zeszycie, to jest to, co tworzysz sobie sam, piszesz notatki, to pcha Ciebie do przodu. Tak? Więc folder to jest taka okładka, to jest taki pojemnik, w którym trzymasz swoje dokumenty, tak? I jak się go tworzy? W systemie Windows prawy klawisz myszki, nowy i wybieram folder, tak? Czyli prawy klawisz myszki, okno dialogowe, wybieram nowy, ponieważ tworzę nowy folder, no i wybieram, co chcę utworzyć, tak? No w tym przypadku folder. I teraz, dlaczego na tym kanale o tym mówię? No tak jak wspomniałem, prowadzę zajęcia z młodzieżą i dzisiejszy system edukacji jakoś w szkołach sprawia, że osoby, które nie pałają jakąś tam chęcią większą do informatyki, przychodzą na te zajęcia, bo no, są to tak samo zajęcia jak na przykład nielubiana przeze mnie chemia. Tak? Musiałem na nią chodzić, choć do dzisiaj niewiele z niej pamiętam już. Tak? Nie interesowały mnie te zajęcia od samego początku. No i tyle. Dlatego jeśli jesteś osobą, która nagle stwierdziła, że siedzisz w domu, nauczysz się robić stron internetowych, no to myślę, że to się przyda. No i tym samym nadrobisz sobie jakąś tam część zaległości w pracy z komputerem. A druga rzecz jest taka, że wszystko zmierza w tę stronę, że
wszystko się upraszcza, tak? Macie telefony komórkowe, na tym telefonie komórkowym tworzycie skrót, bez jak gdyby świadomości tego, że w tle działa system operacyjny i ten system operacyjny właśnie stworzył jakiś folder lub plik. Tak? I to tak działa. Każda komórka to jest system operacyjny składający się z wielu plików, albo folderów, albo plików danych. I tak samo jest tutaj. Więc tak, tworzę nowy folder, nazwę go strona internetowa. Tak? Naciskam Enter. Internetowa. Tak? Strona. Internetowa. Bach. Mam. Co dalej? Dalej otwieram ten folder, czyli otwieram ten zeszyt i tworzę w nim pierwszy plik. I teraz uwaga. Plik jako dokument tekstowy. Każda strona internetowa, najbardziej ta, nawet ta najbardziej rozbudowana, składa się z plików tekstowych. Tak? Czyli wybieram plik tekstowy, nazywam go indeks, no i daję mu rozszerzenie HTML. OK. I teraz zobacz, co się stanie, kiedy będę próbował stworzyć jeszcze jeden taki sam plik. Index.html. Tak? Naciskam Enter. I uwaga, komunikat od systemu operacyjnego, tak? Że w tym folderze jest plik o nazwie index.html i Windows sugeruje mi, czy chcę go nazwać inaczej, czy pozostawić z tą samą nazwą. No jak zrobię nie, no to wraca do nowy dokument tekstowy standardowej etykiety, którą tworzy Windows i jeszcze raz z uporem maniaka tworzę HTML, bach, ten sam komunikat. Czy jednak się zgodzę, żeby mi Windows nazwał ten plik index.html w nawiasie 2, czyli jakby drugi taki plik. I teraz taka zagadka dla Ciebie. Dlaczego tak się dzieje? Klikam w obrazy, przygotowałem sobie obrazy i zobacz teraz. Mam obraz, 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 obraz. Cztery pliki, które się dokładnie tak samo nazywają, a pomimo tego są w folderze obrazu. Jak to jest możliwe? Możliwe jest dlatego, że w systemie Windows, Linux, Macintosh oprócz nazwy pliku, anatomia tego pliku jest taka, że posiada swoją nazwę i rozszerzenie nazwy pliku. Tak? I teraz dla Ciebie jako webmastera to jest bardzo istotna informacja, ponieważ te cztery pliki wyglądające tak samo, one czymś się różnią. A Ty, pisząc kod źródłowy strony, musisz dokładnie powiedzieć, o który plik Tobie chodzi. To nie może być, że podajesz, że droga przeglądarko, wyświetli teraz plik obraz. Jak widzisz, są one cztery, więc ona nie będzie wiedziała, który wyświetlić. OK, i teraz tak. Aby zobaczyć rozszerzenia nazw plików, trzeba w Windowsie 10 w zakładce Widok kliknąć tutaj opcję rozszerzenia nazw plików. Klikam, bam, i nagle się okazuje, wszystko jest jasne, że jeden obraz to jest .bmp, drugi to jest GIF, trzeci to jest JPEG i czwarty to jest PNG. Teraz jest wszystko jasne, dlaczego Windows pozwolił zapisać cztery pliki o tej samej nazwie w jednej lokalizacji. Tak? I teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ rozszerzenia są dosyć istotne w internecie też, ponieważ te cztery pliki, z nich tylko trzy mogą być wyświetlane przez przeglądarkę, a te trzy, które mogą być wyświetlone przez przeglądarkę, mają swoje cechy i pewnymi rzeczami się różnią. Ja o tych różnicach później będziemy mówić, natomiast musisz wiedzieć dokładnie, o który plik chodzi. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, zobacz, wchodzę do folderu strona internetowa i już się okazuje, że to jest indeks HTML w nawiasie z dwójką.txt. Dlaczego txt? Ponieważ to jest nowy dokument tekstowy. To jest taki skrót, akronim od tekstu, tak? TXT, nowy dokument tekstowy. I teraz jest wszystko jasne, dlaczego nie pozwolił nam system nazwać dwóch plików tak samo, ponieważ dwa pliki w tym samym folderze nie mogą istnieć. To jest tak, jakbyś miał książkę, w której byłyby wciąż i wciąż te same kartki. No, nie ma sensu, żeby były te same kartki, więc system ostrzega, że przecież już taką kartkę stworzyłeś. Po co Ci jeszcze jedna taka, nie? A rozszerzenia. Po co są rozszerzenia w systemie? Rozszerzenia to jest, informuje, po tych rozszerzeniach system identyfikuje, z jakim plikiem ma do czynienia. Czyli jeśli przychodzi plik TXT, w systemie istnieje taki rejestr, w którym sobie system spogląda.
czym otworzyć aplikację, czy czym otworzyć plik, jaką aplikacją otworzyć plik, który ma rozszerzenie TXT. I są tak zwane programy domyślne i do otwierania plików tekstowych domyślnie Windows korzysta z notatnika, tak? Czyli kliknę dwa razy, bach, mam notatnik, tak? Plik jest pusty, bo to jest nowy plik tekstowy, nic w nim nie ma, jest pusty, tak? Klikam jeszcze raz, bam. I to jest z rejestru, tak? Jeśli klikniesz w plik JPG, to prawdopodobnie otworzy się przeglądarka zdjęć, tak? Jeśli masz zainstalowany program Word, to Word tworzy pliki takie jak .doc z końcówką .docx i w tym momencie system, patrząc na rejestr, sprawdzi, ok, mam zainstalowany Word, czyli otwieram ten plik dokument .docx z tą aplikacją. Żeby to Tobie pokazać, zmienię nazwę tego pliku, w sensie rozszerzenie nazwy pliku, tak, .docx, zobacz, co się stanie. System mnie ostrzega, czy chcesz na pewno zmienić rozszerzenie tego pliku? Tak, chcę. I proszę, pojawia się ikona programu Word, ponieważ mam zainstalowany tutaj pakiet Office. Został rozpoznany plik, że ten plik z tym rozszerzeniem to jest plik programu Word. Tak? Plik wynikowy, na którym pracuje Word. I tak to działa. Oczywiście możemy to zmienić i my będziemy chcieli to zmienić. Ja usuwam ten plik, on nam nie będzie potrzebny. Plik index.html i indeks HTML, ale TXT, czyli cały czas tekstowy. A my chcemy, żeby to był dokument, to była aplikacja, w sensie to był dokument, plik strony internetowej. Więc naciskam przycisk F2 i zmieniam, usuwam w zasadzie to rozszerzenie i teraz ostatnie litery po kropce w nazwie będą traktowane jak rozszerzenie. Tak? Czyli usunąłem TXT, więc ostatnie po kropce jest HTML. Naciskam Enter. System mnie pyta, czy jesteś przekonany, że chcesz zmienić tam rozszerzenie. Tak. I zobacz, co się stanie. Bach. Ikona od razu pojawiła się programu skojarzonego z plikami HTML. I w moim systemie do otwierania plików HTML będzie otwierana przeglądarka Chrome. Klikam dwa razy i patrzymy, co się dzieje. Jest Chrome, jest informacja, że na pulpicie w katalogu strona internetowa otworzyłem plik index.html. Wszystko się zgadza. Jedziemy dalej. Czyli ten dokument będzie mi niepotrzebny. I teraz tak, ten rejestr, który jest w systemie, możesz sobie zmodyfikować, tak? Czyli chcesz, żeby zawsze dokumenty HTML z jakiegoś powodu, bo masz takie preferencje, otwierał się zawsze w Firefox, w przeglądarce. OK, nie ma problemu. Prawy klawisz mychy, otwórz za pomocą i wybieramy, który program. I teraz, jeśli wybierzesz teraz program Firefox, to jednorazowo ten plik zostanie otwarty z przeglądarką Firefox. Natomiast wspominałem, że możemy zmienić ten rejestr, tak? Aby tego dokonać, wybieramy opcję wybierz inną aplikację. Ja wiem, że wybierzemy Firefox, ona jest zainstalowana, ale tak to działa. Ja się z tym nie upieram, że ktoś taki komunikat robi. Robię wybierz inną aplikację i pojawia mi się szereg aplikacji, którymi mogę otworzyć dokument HTML. One są sugerowane. Jeśli czegoś nie ma, to mogę kliknąć więcej aplikacji, będzie szukać w sklepie Microsoft i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak widzę tę moją aplikację, to jest Firefox. Tylko muszę zaznaczyć opcję zawsze otwieraj pliki typu HTML za pomocą tej aplikacji. Zobacz, co się stanie. Naciskam OK. Ba, otwiera się Firefox zgodnie z moim życzeniem. Natomiast od razu też zmieniła się ikona dokumentu. Od razu mówi mi, że kiedy dwa razy kliknę, już teraz nie muszę wybierać otwórz za pomocą. Teraz dwa razy klikam, oznacza, że za pomocą Firefox zostanie otwarty ten dokument. Działa? Działa, tak? Nie sprawdzaj podczas uruchomienia, nie chcę, żebyś była domyślną przeglądarką. OK, powracam do Chrome, czyli odwrotna sytuacja. Otwórz za pomocą, wybierz inną aplikację, Google Chrome i bam. I mam. Klikam i jest. I teraz, to jest moja strona internetowa, a to jest mój plik, który tworzy tę stronę internetową. I taki początek. Prawy klawisz mychy, edytuj z notatnikiem, ponieważ po to go zainstalowaliśmy, aby tworzyć strony internetowe. Zrobię edytuj z notatnikiem i mam w jednym oknie edytor,
w drugim oknie przeglądarki. I teraz, jak to działa? Piszę standardowo Hello World. Powiększę ten tekst, abyś widział. Tak, napisałem Hello World. I teraz tak, jak działa notatnik? Notatnik działa tak. Informuje mnie czerwona dyskietka tutaj, w tym narożniku, na tej zakładce, że dokonałem zmian w pliku. Dodatkowo ta gwiazdka przy nazwie pliku też mnie informuje o tym, że dokonałem pewnych zmian. Jakich zmian? Plik był pusty, teraz jest pełny. No więc dokonałem pewnych zmian. Teraz należałoby zapisać zawartość, czyli zapisz. Zapisałem. Niebieska dyskietka sugeruje mi, że plik został zapisany i żadnych zmian od momentu zapisania nie dokonałem. No ale w tym oknie przeglądarki nadal nic nie ma. To dlatego, że to działa w ten sposób, że jeśli zmodyfikujesz plik, musisz powiedzieć przeglądarce, czy wydać jej takie polecenie, pobierz najnowszą wersję pliku. Tak? Najnowsza wersja pliku to jest ta, którą przed chwilą zmodyfikowałem, a przeglądarkę otworzyłem chwilę wcześniej, przed modyfikacją, więc ona ma starą wersję pliku w pamięci. I ona mi cały czas wyświetla, wyświetla, wyświetla. I teraz naciskam odśwież, czyli tutaj. Bam. I mam Hello World. To jest moja pierwsza strona internetowa. I tak będziemy działać. Zobacz, dokonam znowu zmian, wstawię jeszcze dodatkowo dwa wykrzykniki, dyskietka zrobiła się na czerwono, nie zapisałem zmian, więc zrobię odśwież. Zmian nie widać, ponieważ cały czas jest plik niezapisany, ten plik, ten tutaj, który masz w pasku adresu, to jest dysk C, tak? Katalog użytkownicy, nazwa użytkownika, jego pulpit, strona internetowa i tak dalej. Tak? To jest mój plik. On cały czas nie zmienił zawartości od ostatniego pobrania. Nie zmienił, ponieważ ja nie zapisałem zmian. Zapisuję te zmiany i w tym momencie odświeżam. Bam. Są trzy wykrzykniki. OK. Wracam. Jeden wykrzyknik. Wystarczy w zupełności. Trzy wykrzykniki to już jest, brzydko mówiąc, wydzieranie się na internauta. Czyli jak będziemy pracować? Tak? Akcja w tym oknie wywoła nam reakcję w tym oknie. Tu, żebyśmy mieli podgląd na nasze pliki, żebyśmy widzieli, co składa się na naszą stronę internetową. I cała praca webmastera polega na tym, że tak naprawdę bardzo podobna jest do rzeźbiarza. Tak? Webmaster dostaje zawartość, treść, zdjęcia i z tej ogólnej masy, którą dostał, zaczyna wydobywać z tego jakąś treść. Tak? Treść w sensie nie treść, tylko zaczynają jak gdyby nadawać jej wartość, tak, semantyczną, bo o tym będę mówił. Oprócz tego, że będę mówił o znacznikach HTML5, bo będziemy programować w najnowszej wersji języka czy tam środowiska HTML, jeszcze powiem Tobie o tym, jakie to ma znaczenie i dlaczego HTML zmienił się właśnie w taką formę, a poprzednia forma była niewystarczająca. Bo o znacznikach mówi prawie każdy. Jak włączysz sobie film o tworzeniu stron internetowych, to każdy jeden na YouTube będzie mówił, że znacznik ten odpowiada za to, tamten za to, że to wyświetla pochylony tekst, tamto pogrubiony tekst i tak dalej, i tak dalej. Ale jakie to ma znaczenie semantyczne, tak? Semantyczne, czyli w naszym języku, jaką formę pełni, tak? Jaką formę pełni na przykład nagłówek, tak? I jaką formę pełni akapit. I ja o tym Tobie będę mówił. Na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Przygotuj sobie środowisko pracy, czyli przeglądarka. Dobrze by było, jakbyś miał w pasku ulubionych adres strony z pomocą. Będzie link do tej strony, będzie w opisie filmu. Fajnie byłoby, jakbyś także te skróty klawiaturowe, które tutaj są, wrzucił sobie do głowy i z nich korzystał. To ułatwi nam bardzo pracę, nie będzie trzeba myszką wielu rzeczy wykonywać, po prostu dwie ręce na klawiaturę, bądź myszka, klawiatura i w ten sposób pracujemy. Zdarza się, że młodzież przychodzi na zajęcia i z podpartą głową, czyli siedzą w ten sposób i jedną ręką próbują coś napisać, później skrót klawiaturowy idzie kiepsko, jednocześnie myszka. Powiem tak, albo chcesz robić strony, albo nie. Jeśli nie chcesz robić stron, zleć to komuś. Jeśli chcesz robić strony, no to hello, jedziemy z koksem, tak? Jest dużo czasu, nagrywam ten odcinek w dniu, kiedy na zewnątrz panuje wirus, koronawirus, minister wepchnął dzieci do domów i mniemam, że dzieci, młodzież ze szkół, mniemam, że masz sporo wolnego czasu i ten czas albo wykorzystasz teraz dobrze,
albo będziesz grał w gry, tak? Jak będziesz grał w gry, to graj w gry, być może chcesz być e-sportowcem. Jeśli chcesz tworzyć strony internetowe, to jest najlepszy czas, tak? Masz sporo wolnego czasu, ucz się, bo tak zalecają, tego, co musisz do szkoły zrobić i dodatkowo możesz przecież praktykować, tak? I pamiętaj, że po każdym deszczu świeci słońce. Tak? Nie sądzę, ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, nie sądzę, żeby to był wirus, który pozamiata ludzkość, tak? Więc ten deszcz, tak jak i ten wirus, kiedyś przeminie. I potem jak przeminie, albo będziesz przygotowany do życia zawodowego, albo nadal będziesz żył z kieszonkowego rodziców. Ja raczej sugeruję tobie, żebyś się uczył, na pewno nie zaszkodzi, tak? I takie moje przesłanie, tak? Będziesz tworzył strony, które możesz zawsze sprzedać. Kryzys się skończy i zaraz po kryzysie, zarówno ekonomicznym, jak i tym zdrowotnym, pierwszą rzeczą, którą zrobią przedsiębiorcy, to będą chcieli się zareklamować. Tak? To jest najlepszy czas, żeby tworzyć reklamę. Tak? Nie czekaj na to, aż koniunktura wróci do sama, nie daj Boże, do pierwotnego stanu sprzed kryzysu, tylko zadbaj o siebie. Tak? I naucz się dodatkowo czegoś. Tak? Te umiejętności tobie pozwolą tworzyć rzeczywistość wokół ciebie, tak? I przy okazji zarobić. Tak? Czy można zarobić? W ciągu 5 dni ferii, czy też wakacji, po spotkaniu z młodzieżą, no, doświadczenie mówi mi, że można. Tak? Mam wielu uczniów, którzy w tej chwili sami programują, sami tworzą strony i na tym zarabiają i są zadowoleni. Tak? Więc ty też możesz. Tyle na dzisiaj. Przygotuj sobie środowisko pracy, rozszerzenia, przeglądarka i foldery, pliki, skróty klawiaturowe, tak? Tak, żebyś widział rozszerzenia. A, jeszcze jedna ważna rzecz. W Windowsie 10 włączenie rozszerzeń jest bardzo proste. Jeśli chodzi zaś o Windowsy wcześniejszej wersji 8, 7 i tak dalej, w zakładce widok masz coś takiego jak opcje. Trochę inaczej umiejscowione, ale są opcje. Klikasz, zmień opcję folderów i wyszukiwania i w zakładce widok tutaj jest taki checkboxik. Ukryj rozszerzenia znanych typów plików lub je pokaż. Jaki rezultat? Zastosuj. Rozszerzenia znikają. Nie ukrywaj. Pojawiają się. Tak? W Windowsie 10 jest to teraz proste, w poprzednich Windowsach jest to tutaj. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę dostaniesz inspiracji i zaczynamy działać. Tak? Za chwilę pojawi się pierwszy film, jak operować tekstem w HTML. Do zobaczenia i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć, trzymaj się.